witamy na kanale ezabawkowo.pl. Jest ze mną Disco. Hania, roztańczona i rozśpiewana. Jestem bogaciulka. Tak. .pl. Tak. I Nikodem. Disco. Dzisiaj robimy disco. Dzisiaj mamy dla was coś od Clementoni. Eksperymenty dla malucha. Naukowa zabawa dla juniorów. To jest od lat 4 już. Zobaczymy, co się tutaj będzie działo. Opakowanie sugeruje, że coś będzie nam się tutaj pieniło. Prawdopodobnie zrobimy bańki mydlane. Hania już rozpakowuje. Co tutaj Nikodem sięgasz? O kurczę, ale ty masz tajemną skrytkę na nożyczki. Chyba damy radę bez. Wiesz? Tu, pomóż Hani ciągnąć. Pomóż. No chodź, Hani na środek bardziej. O, tutaj świetnie. Dobra, zobaczymy, co mamy w środku. Jest, słuchajcie, cała pracownia małego chemika. Gdzie są kolory? Gdzie jest to wszystko? No zaraz rozłożymy sobie to. To wszystko rozłóżcie pięknie. Już się nie mogą doczekać, także myślę, że zaczynamy. Wybierzemy najpierw, co zrobimy i za chwilkę się widzimy. Żeby powstały kolory pochodne, najpierw musimy przygotować roztwory farbek, które mamy w zestawie. Poproszę o fiolkę, podasz nam ten kubeczek. Świetnie, trzymaj. Haniu, może ci pomogę? Żeby nic nie prysło. Tak, żeby nic nie prysło, świetnie. Teraz to jest. Tak, Nikulek, trzymasz? Trzymaj. Świetnie. Trzymasz? Trzymam. Wszyscy trzymają, świetnie. Teraz wybierz, od którego koloru zaczynamy? Od tego. Tu i fioletowego. Dobrze, to proszę, to jest specjalna łyżeczka. Jedną taką łyżeczkę. Jedną. Jeszcze więcej troszeczkę. Całą szpatułeczkę. O, teraz to przesadziłaś trochę. Trochę ulejemy, trochę ulejemy. Troszkę tutaj zobacz. O, dobrze. Świetnie. Nikulek, podaj. Farbkę? Tak. Smacznego. No mieszamy, mieszamy, mieszamy. Hania, żeby nam został piękny czerwony kolor. Chyba jeszcze trochę, trochę za mało chyba włożyliśmy. Za momencik będziemy wlewać i zobaczymy, jaki kolor wyjdzie z czerwonego i niebieskiego. Jesteście ciekawi, co to wyjdzie za kolor? Ja widzę, co zrobiłam. Jest. Jeszcze troszeczkę. Możemy. Świetnie. Nikodem, wymierzasz mieszadełkiem teraz? Jak mikserem. Oj, a tam będziemy żółty roztwór. Zróbmy ten roztwór żółty teraz. Ja żółty, niebieski. Tyle jeszcze, a ja ten zobaczymy, co wyjdzie. Pół fiolki, nie cały. No to czyli robimy po całości. Zobaczymy, jakie nam wyjdzie kolor. Troszeczkę nam się przelało, ale grunt to dobra zabawa. W instrukcji obsługi mamy zapisane, żeby wlać po pół fiolki każdego koloru. My wlaliśmy prawie po całej i zobaczcie, jaki piękny kolor uzyskaliśmy. I pamiętacie, jakie tu były najpierw kolory? Jakie kolory połączyliśmy, żeby powstał fioletowy? Kto pamięta? Niebieski i czerwony. Czerwony. Granatowy i różowy. No to lejemy. Ja powiem stop, 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 za dużo. Teraz łączymy kolor niebieski z kolorem żółtym. Wystarczy, Haniu? I zobaczymy, wystarczy. Zobaczymy, jaki kolor nam powstanie. Widziałam zielony. Sprawdźmy. Ale to. Za mało trochę. Jeszcze trochę. I jeszcze trochę niebieskiego. Sprawdzimy, jaki będzie piękny odcień.
Dobrze. Teraz pokażemy wszystkim. Czekaj. Jeszcze leci. O, świetna uwaga. Poczekaj. Nie wlewamy wszystkiego. Pokażemy wszystkim, co powstało, łącząc kolor żółty Hani i kolor niebieski Nikodema. Piękny zielony. Słuchajcie, bierzemy się teraz za kolejne eksperymenty, tym razem z wagą. Mamy przygotowane kamyszki, wodę, spinacze i monety. Okej, słuchajcie, dajemy tak. 2 złote i wszystkie spinacze. Czy to nam się uda? Nie, co dokładamy? 5 groszówkę do spinaczy. Jest! Czyli tak, 2 złote równa się 5 groszówce i 4. Nie. 5 groszek, 5 spinaczy równa się 2 złote. Tada! Ale jak dorzucimy kamień, to nie. A na drugą stronę? Tu jest cięższe teraz. Tu dorzucimy, to zrobimy 4 złote. 4 złote jest cięższe. Jeszcze woda. Tutaj też musimy szybko dorzucić. Wody trzeba dorzucić. O, wyrównuje się? Czy 2 złote? Nie, 2 złote za ciężkie. 5 groszy jeszcze tutaj, teraz tu. Czy ta waga będzie... Jest! Tu damy zakrętkę, cięższe, to tutaj też damy zakrętkę, jeżeli było równo... Zabaw z wagą jest wiele, możecie próbować na różne sposoby, czy z solą, z ryżem, z kaszą, z kamieniami. A więc tak, bierzemy się za bangi, to znaczy ja z Nikodemem, bo Hania już poszła w świat chemii, fizyki i robi własne doświadczenia. 10 miarek cukru, tutaj miarki, które jest dołączone do zestawu, 4, 5, 15 ml płynu i wszystko ładnie potem mieszamy i powinny nam powstać bangi. Tutaj mamy w zaleceniu, że powinna być woda destylowana, ale my używamy zwykłej. Nie, 10 musi być. Ile jeszcze musimy wsypać? Jeszcze 2. Raz, 2. I możesz zacząć mieszać. Mieszaj, proszę. To trzeba cały ten cukier rozmieszać. Tak jak zaczęłam mówić, powinna być woda destylowana. Jeszcze nie, teraz płyn. My użyliśmy zwykłej wody, wlewamy teraz jeszcze 15, około 15 ml płynu. Ok, sprawdzimy, czy to nam zadziała. Mogę trochę? Proszę, do twojego eksperymentu, proszę bardzo. My tu robimy bańki, tak, Nikodem miesza, musi być dokładnie rozmieszane. Poczekaj, mama ci pomoże, co? Tak, zobaczymy, jakie bańki nam wyjdą. Zróbmy próbę. Dobra, robimy próbę. Yeah! Mogę też próbować? Jasne, a tutaj proszę. Ja będę. Ja, ale ja mam. A tu jeszcze mamy kwadratowe, ciekawe, czy widzą kwadratowe bańki? Jaja. Mamy cały słoik. O, coś nie poszło. A duża? No wychodzą czy nie wychodzą, słuchajcie? Yeah. Potrzebne mi. No, mi wychodzą świetne. Też wychodzą, wow! Świetnie, czyli proporcje udały nam się idealne. Bardzo szybkie doświadczenie, a myślę, że zabawa na cały wieczór. Pa! Do zobaczenia w następnym odcinku.